Także witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym zaprezentuję Wam, jak obejść Blacklistę, jak odpalić Speedhaka, jak odpalić banny hopa, jak odpalić widzenie przez ściany, jak odpalić antyknoka, jak odpalić wysokie skakanie. Także te wszystkie rzeczy znajdziecie w tym materiale. Myślę, że materiał Wam się może przydać. Link standardowo w opisie. Jeszcze tylko pamiętajcie, żeby zostawić suba z dzwonem. No i byłbym wdzięczny, jakby każda osoba, która widzi ten materiał, zostawiła lajka. No to tak. Odpalamy sobie Minecrafta oczywiście, musimy sobie odpalić okno Blazing Hack dla osób które nie wiedzą, pewnie niektórzy już to znają oczywiście z mojego poprzedniego materiału, który zyskał na ten moment 4500 wyświetleń, tutaj będziecie mieli taki lepszy poradnik dla osób które by chciały, które by chciały sobie po prostu poczytować. A niekoniecznie wiedzą jak, nie wiedzą jak obyć blacklistem, a może dostali. Także śpieszę już z pomocą. Klikacie sobie Edytuj. Jeśli macie odpalonego Blazing Hacka, tutaj dajecie sobie więcej opcji. dajecie przeglądaj i będziecie mieli taki plik, tylko nie wypakowywać. No i tutaj znajdujecie sobie takie coś jak Java W. Jak widzicie, dajecie zapisz. No i możecie sobie grać. Klikacie graj. No i tutaj wam się będzie odpalał Minecraft, będziecie mieli takie coś, ale na to nie musicie zwracać uwagi. No i co? Tutaj macie okno, wbijamy sobie na 3HC przykładowo. Jak widzicie na 3HC już jestem, idziemy sobie na grupowe TP, znaczy na losowe TP. No i kolejną rzeczą będzie oczywiście nasz cheat engine, eee, tutaj sobie otwieramy w taki sposób, otwieracie sobie ten plik, ewentualnie w procesach możecie sobie Java WX otworzyć. No i trochę namieszane na tym ekranie, no ale tutaj będziecie mieli takie coś jak wartości, jeśli chodzi o speedhaka, nic bardziej mylnego. Tutaj macie, tutaj macie pozaznaczane co macie wybierać w tych dwóch miejscach. Także typ skalowania sobie wybieramy na float. No i tutaj zostawiamy oczywiście. To sobie kopiujemy tą wartość, wklejamy w to miejsce, dajemy pierwszy skan. Macie trzy wartości. O co chodzi z tymi trzema wartościami? Jeśli wyskoczą wam trzy wartości to możecie tak naprawdę sobie to kopiować i zmieniać. Jeśli wam nie wyskoczą trzy wartości, tylko wam wywali przykładowo, przykładowo tych wartości 60-80, musicie pobiegać trochę w Minecrafcie żeby wam nie wywalało Minecrafta, bo dużo osób też mówi, że wam Minecrafta wywala. Także jeśli macie tutaj za dużo, tak jakby tych rzeczy, no to musicie sobie pobiegać, dajecie potem next scan i będziecie mieli na pewno mniej. Możecie się podbudować trochę do góry, trochę na dół. No i co? I to sobie zaznaczamy tak w taki sposób i zmieniamy sobie wszystko na jeden. Jak widzicie tutaj się zmieniło i speedhack będzie działał, jeśli chcecie sobie zmienić na innego speedhacka, bo na pewno można, to możecie pokombinować z tymi tutaj właśnie wartościami. Ja się trzymałem głównie tego, 0.5 też byłby szybki, nie aż tak, ale szybki. No ale co, teraz damy sobie nowy skan, weźmiemy sobie, skopiujemy wartości bunnyhopa. No i macie, typ taki sam, tutaj sobie tylko to zmieniamy, kopiujemy to, no i dajemy sobie pierwszy skan, 36 wartości, to też nie jest dużo, także możemy spróbować to sobie skopiować, oczywiście czasami wam wywali Minecrafta, no i tutaj dajecie to na jedynkę, jak możecie zauważyć, zmieni, zmieniło, także wygląda to już w sposób następujący, oczywiście to wszystko można sobie spowolnić, tak, ja tylko wam pokazuję tutaj takie rzeczy. No, ale jak już widzicie, zasuwa to nieźle. Do czego sobie możemy jeszcze przejść? Tutaj mamy kolejną rzecz, czyli widzenie graczy przez ściany, tak jakby, i zaraz wam pokażę o co z tym chodzi. I w sumie jakoś specjalnych rzeczy do robienia tutaj nie ma, także jak widzicie, tutaj próbować do skutku, chociaż. Zazwyczaj to wychodzi bardzo szybko. Dajecie sobie nowy skan jak chcecie rozpocząć, oczywiście jak nie chcecie już tych rzeczy to możecie je pozmieniać na defaultowe w Cheat Engine. jeśli skasowaliście okno no to możecie wyłączyć Minecrafta. Oczywiście edycji 3 już praktycznie nie ma. Jest ewentualnie tam jakiś serwer PvP na Blazing Packu, także możecie możecie się tam w jakimś stopniu pobawić, tak? Nie ukrywając. No ale co, zmieniamy sobie to tutaj. Jak widzicie dajemy pierwszy skan i mamy tylko dwie wartości, więc zaznaczamy sobie te dwie wartości. Jeśli będzie wam wyrzucać więcej wartości. Pamiętajcie, musicie pobiegać w Minecrafcie. Oprócz biegania polecam podbudować się, trochę się skopać i tak dalej. Wszystko polecam robić dlatego, bo może wam wywalić Minecrafta, jeśli macie za dużo wartości. Oczywiście nic się nie stanie, bana nie dostaniecie ani nic. Eee, no ale taka porada. Ode mnie no i co tutaj sobie dajemy w taki sposób zmieniamy sobie wartość F3 plus B zapomniałem dać ale mam nadzieję że to nie będzie Tutaj jakimś problemem Tutaj mi wywaliło 3 wartości 4 No ale jak widzicie już działa Także pamiętajcie że jeszcze jak chcecie mieć to to dajecie sobie F3 plus B i robi wam się taka linia. O co chodzi z tą linią? Dzięki temu możecie zobaczyć osoby, które są wkopane w ziemi. Także myślę, że to jest naprawdę spoko opcja, jak tutaj widzicie, sobie polecimy. Gdzie nie jestem, to ta, ta linia się oczywiście czasami buguje. Ale na ogół widać osoby, które są wkopane w ziemi. Widzicie, ta linia wystaje aż do samej góry tam. Także i. Na krety, i tak dalej, spoko opcja. No, i pokażę wam jeszcze wysoki skok. Bantyk knoka to raczej nie będę szedł się bić, żeby komuś psuć rozgrywkę. Także nowy skan. Tutaj jakieś osoby sobie jeszcze grają, oczywiście, więc niech sobie grają. Ja nie mam jakichś złych intencji, oczywiście. Jak widzicie, tutaj wywaliło pełno wartości. To jest do przeżycia. To jest do przeżycia te wartości. Tych wartości jakoś super dużo jeszcze nie ma, bo mogłoby wam wywalić więcej oczywiście. Ale jak widzicie ja sobie tutaj trochę pobiegam w Minecrafcie, pójdę sobie przykładowo na losowe TP. Eee, speedhack działa, speedhack działa jeszcze także. No i widzenie przez ściany też działa. Jeśli ktoś by kopał to... Wykryto próbę bugowania. O, bugować się próbuje na terenie gildii, widzicie? E, także co? Mm, tutaj sobie trochę pobiegałem, jak widzicie damy sobie next scan i tych wartości już jest o wiele mniej. Przez takie głupie chwilowe pobieganie widzicie tutaj na czerwono wam się zaznaczają kolejne, których już nie będziecie potrzebować i to się wyświetla po prostu na czerwono, że to na pewno nie jest ta wartość. Jak to mniej więcej wygląda? 142 wartości. Myślę, że możemy już zmieniać. Jakoś super dużo to nie jest. Dajecie sobie zmianę. Ja polecam dawać na więcej niż jeden. Jak widzicie zmieniło. Tylko to niekoniecznie zawsze działa. Także to jest właśnie to, że musicie próbować. Musicie próbować. No i teraz pokazało 22 wartości. to jest naprawdę spoko sprawa. Ja sobie dam przykładowo na 5. Jak widzicie, już jest jakiś poskok i to konkretny. Konkretny do takiego stopnia. Na no, jeśli chodzi już o samą blacklistę, jeśli będziecie mieli pobranego Bazing e, będziecie cheatować i wydarzy się sytuacja, że ktoś nakabluje na Was, dostaniecie blacklistę, e, wystarczy, że zrestartujecie Minecrafta i jak zrestartujecie już tego Minecrafta, e, tutaj sobie wszystko już mogę powyłączać, odpalimy sobie Minecrafta. No i jeśli go zrestartujecie, klikacie sobie Instalację, dajecie sobie Edytuj. Więcej opcji od nowa ustawiacie sobie to Java W, zapisujecie, dajecie graj i nie macie blacklisty.